Tekst manny na 16 lipca Bądźcie napełnieni duchem. Efezów rozdział 5 werset 18 Komentarz parauzyjny. Miara naszego napełnienia się będzie odpowiadała mierze naszego opróżnienia się z ducha samowoli, a napełnienia się duchem wiary i posłuszeństwa. Chociaż posłuszeństwo musi być widoczne w codziennym życiu w swoim poświęconym ludzie, Pan przede wszystkim ceni posłuszeństwo intencji, woli i serca. Dlatego jednostki, których serca są całkowicie lojalne wobec Pana mogą się jemu podobać, choć wcale nie muszą podobać się wszystkim, z którymi wchodzą w kontakt, natomiast inni, Wysoce cenieni przez ludzi z powodu zewnętrznej moralności, mogą być obrzydliwością w oczach Boga z uwagi na oziębłość i nieuczciwość w serca. Ten, kto posiada nową nadzieję i nowego ducha będzie starał się oczyszczać nie tylko w myślach, lecz również w słowach i uczynkach oraz we wszystkich sprawach, wewnątrz i na zewnątrz. Reprint numer 2455 Komentarz epifaniczny. Bycie napełnionym duchem oznacza bycie zdominowanym jako uczniowie Chrystusa przez pierwszorzędne łaski, harmonijnie dostosowane do siebie nawzajem. Uzyskanie takiego napełnienia oznacza wierne korzystanie z ducha, słowa i opatrzności Boga. Trwanie w stanie takiego napełnienia prowadzi nie tylko do krystalizacji charakteru podobnego do Chrystusowego, lecz także przystosowania do Królestwa z Nim. Z takim napełnieniem duchem związana jest obietnica życia obecnego i przyszłego. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej Ewangelia Marka rozdział 13 werset 11 a gdy was powiodą wydawając nie troszczcie się przed czasem co byście mówić mieli ani o tem myślcie ale co wam będzie dano onejże godziny to mówcie albowiem nie wy jesteście którzy mówicie ale Duch Święty Ewangelia Łukasza rozdział 11 werset 13 ponieważ tedy wy będąc złymi Umiecie dobre dary dawać dzieciom waszym, jakoż daleko więcej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go o nie proszą. Ewangelia Jana rozdział 3 werset 34, albowiem ten, którego Bóg posłał, Słowo Boże mówi, bądź mu niepodmiarą daje Bóg Ducha. Rozdział 7 wersety 38 i 39 kto wierzy w mnie, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota Jego. A to mówił o duchu, którego wziąć mieli wierzący weń, albowiem jeszcze nie był dany duch święty, przeto że jeszcze Jezus nie był uwielbiony. To rozdział 14, wersety szesnasty, siedemnasty i dwudziesty szósty, a ja prosić będę Ojca. A innego pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki, onego ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi, ani Go zna, lecz i wy go znacie, gdyż u was mieszka i w was będzie. Lecz pocieszyciel On, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu mojem, On ci was nauczy wszystkiego, i przypomni wam wszystko, comkolwiek wam powiedział. Dzieje apostolskie rozdział czwarty, wersety ósmy i trzydziesty pierwszy, tedy Piotr, będąc pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi Izraelscy. A gdy się oni modlili, zatrząsnęło się ono miejsce, na którym byli zgromadzeni i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i mówili słowo Boże z bezpieczeństwem rozdział 5, werset 32. A my jesteśmy świadkami jego w tym, co mówimy, także i duch święty, którego dał Bóg tym, którzy mu są posłuszni. rozdział 6, werset 5. I podobała się ta rzeczonemu wszystkiemu mnóstwu. I obrali Szczepana, męża pełnego wiary i ducha świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, nowo nawróconego To Rozdział 9, werset 31: A tak zbory po wszystkiej ludzkiej ziemi i Galilei, i Samaryi miały pokój, budując się i chodząc w bojaźni pańskiej, a przez pociechę Ducha Świętego rozmnażały się. Rozdział 11, werset 24 albowiem był mąż dobry i pełen ducha świętego i wiary i przybyło wielkie mnóstwo panu rozdział 13 werset 52 a uczniowie byli napełnieni radości i ducha świętego rzymian rozdział 5 wersety od 3 do 5 a nie tylko to ale się też chlubimy z ucisków wiedząc iż ucisk cierpliwość sprawuje a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieje, a nadzieja nie pohańbia, przeto iż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. To rozdział ósmy wersety od 1 do 16. Przetoż teraz żadnego potępienia nie masz tym, który będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. Albowiem zakon ducha Żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, uwolnił mi od zakonu grzechu śmierci. Bo co niemożnego było Zakonowi, w czym On był słaby dla ciała, Bóg posławszy Syna Swego w podobieństwie grzesznego ciała i dla grzechu, potępił grzech w ciele, aby ona sprawiedliwość zakonu była wypełniona w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według ducha. Albowiem, którzy są według ciała, o tym myślą, co jest cielesnego, ale którzy są według ducha, myślą o tym, co jest duchowego. Gdyż zmysł ciała jest śmierć, ale zmysł ducha jest żywot i pokój, przeto iż zmysł ciała jest nieprzyjacielem Bogu, bo się zakonowi Bożemu nie poddaje, gdyż też i nie może. Przetoż, którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż duch Boży mieszka w Was, a jeśli kto ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. Ale jeśli Chrystus w Was jest, tedy ciało jest martwe dla grzechu, a duch jest żywy dla sprawiedliwości. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w Was, ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez Ducha swego, który w was mieszka. A tak, bracia, dłużnikami jesteśmy nie ciału, abyśmy według ciała żyli, albowiem jeżelibyście według ciała żyli, pomrzecie, ale byście duchem sprawy ciała umartwili, żyć będziecie. Bo którzykolwiek duchem Bożym prowadzeni bywają, Ci są synami Bożymi. Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli znowu ku bojaźni, aleście wzięli ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy, Abba, to jest Ojcze. Tenże duch poświadcza duchowi naszemu, iż jesteśmy dziećmi Bożymi. Pierwszy Koryntów rozdział drugi wersety czwarty i od 10 do 14 a mowa moja i kazanie moje nie było w powabnych mądrości ludzkiej słowach, ale w okazaniu ducha i mocy. Ale nam to Bóg objawił przez Ducha Swojego, albowiem Duch Wszystkiego się bada i głębokości Bożych. Bo któż z ludzi wie, co jest w człowieku, tylko Duch Człowieczy, który w nim jest. Także też i tego, co jest w Bogu, nikt nie wie. Tylko duch Boży. Aleśmy my nie przyjęli ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, które rzeczy nam są od Boga darowane, o których też mówimy, nie temi słowy, których ludzka mądrość naucza, ale których duch święty naucza, do duchownych rzeczy duchowne stosując. Ale cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są ducha Bożego, albowiem mu są głupstwem i nie może ich poznać, przeto, iż duchownie bywają rozsądzone. Rozdział trzeci werset szesnasty, a zaż nie wiecie, iż Kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w Was. Drugi Koryntów rozdział trzeci wersety trzeci, szósty, siedemnasty i osiemnasty, gdyż to jawna jest. Żeście listem Chrystusowym, przez usługę nasze, zgotowanym, napisanym nie inkaustem, ale Duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach serc mięsnych. który nas też uczynił sposobnymi sługami Nowego Testamentu, nie litery, ale Ducha, albowiem litera zabija, ale Duch ożywia, aleć Pan jest tym Duchem. A gdzie jest ten Duch Pański? Tam i wolność. Lecz my wszyscy, którzy odkrytem obliczem na chwałę pańską, jako w zwierciadle patrzymy, w toż wyobrażenie przemienieni bywamy z chwały w chwałę, jako od ducha pańskiego. Galatów, rozdział 5, wersety 16, 17, 22 i 25, a to mówię: Duchem postępujcie, a porządliwości ciała nie wykonywajcie. Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. Ale owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Jeśli duchem żyjemy, duchem też postępujmy. Pieśni, 198, 90, 91, 95, 128, 1, 201. Wiersze Brzasku, 142, podlewanie lilii. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5912. Pytania, czy w tym tygodniu byłem byłam napełniony duchem? Jak to nastąpiło? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.